No dawaj, gościu. Bacio, ostatni kawałeczek ci. Jedz, zaraz pójdziesz się, zaczniesz bawić, cię nie będzie do popołudnia. Proszę jeść. A to nie jest zabawne. Nie ominiecie, będziesz siedział tak długo, jak zjesz. No, jedz, bo nic nie jadłeś, Wadek. No i jak tam, co będziemy mieli? Rosołek. Mhm. Devolaje schabowe do wyboru. Mhm. Z surówkami, ziemniaczkami. Ekstra. Przystawki. No. Zastanawiam się cały czas, czy ich nie jest za dużo, bo ja nie wiem, jak to będzie podane. Do końca nie rozumiem, ale... Wiesz co, pamiętaj, że później mamy w planie jeszcze grilla, tak? Z drugiej strony. Więc tam będzie żarcia. No nie? Czy tam już nie robimy tego grilla i olewamy to? Nie, no robimy grilla. Nie, no właśnie robimy. No to może tutaj nie ma sensu się aż tak rozpędzać, bo zaraz później trzeba będzie to chować, nie? Dobra, zaraz to chować, nie? Bo ja wolę sama. No. No i barszcz na koniec, no. Barszcz taki czerwony, tak? Tak. Dobrze. A ten barszcz to jak my sobie podgrzejemy? On będzie przyniesiony no, w wielkim... No to dobrze, tutaj. No. Mhm. No Badań, to... dziewczyny sprzątają, a ty siedzisz. Proszę zjeść śniadanie i iść do roboty. No po co się mamy zmiewać, Wadek? A zaraz potem przynosisz mi telefon tutaj, bo dzisiaj nie chcę widzieć twoich rękę w ogóle. No, wczoraj trochę przeginałeś, Wadek, z tym telefonem. Trzeba jechać do sklepu zaraz, bo mi się chce wody gazowanej. Mhm. Ej. Cytryny. Się herbatę mam później napić. O, już mi się tak nie chce sprzątać. Mam dosyć sprzątania w tym domu. Nic. A kto nie ma? Otwieram, nie? Tak, ale tam jeszcze masz, zobacz. Ale to chyba już taka resztka była. Kawka, że? Tak. Tylko zjedz sobie, nie? No spokojnie. Kitek też przyszedł ci potowarzyszyć. Sławek dzwonił będzie. Po obiedzie będzie uciekał. Bo się tam będzie śpieszył. Michał oddzwonił, no to też wiesz, nie? Tak. Jeszcze jakbyś tego ogóreczka, Wadek, zjadł, to już by było ciostko z dziurką. Co tam? No mów. Saszetka? A, bo tu już ma ten resztowe chrupki. Dobra, zaraz mu mogę trochę chyba tego dać. Chociaż nie, no jak już to. Chrupek się nażarł. No to tam jakby co, są jeszcze dwa kawałki tej kiełbaski. A napoje to my sami kupujemy wszystko, prawda? Mhm. Nie ma, że tam jakiś kompot czy coś tam? Jeszcze z kompotem będę rąbać, no. Dobra. Nie, okay. No trzeba kupić wodę, jakieś soki. Bardziej niż napoje. To mi się wydaje. No ale niektórzy będą chcieli, szczególnie dzieciory, to pewnie fantę, nie? Kole. Żeby nie było takich rzeczy, no to nie wiem. Brawurowy krok. A gdzie jest Fanta? No i co wtedy powiesz dzieciom? W sklepie. No, nasze to już odpowiadają. Obok pieczywa na półce. Tato? No? A chcesz kola? Chcę. Ja chcę, żebyś zjadł sama. To sobie iść do sklepu, tak? No. Wadek, ja chcę, żebyś zjadł tą kiełbachę i poszedł sprzątać. Dawaj, do dzieła. Tak, duży gryz, Wadek. Duży, mhm. Specjalnie wam tak pokroiłem, żeby się ładnie odrywała. Cyk, pyk. Do dzieła. Ten barszczyk idealnie. Cały czas myślę. Tylko, że zobacz, on będzie tu mógł być podgrzany i przyniesiony w dzbanku tam, tak? W jakimś takim... No to ja sobie z tym poradzę.
bardzo, to się nie przejmuj. Może być dobrze podgrzany w garnku przeniesiony tam. Chyba, że tak. Ale teraz też widzę, że muszę zaraz iść do Artura. No. No bo tak naprawdę, to ja nie wiem, czy ich jest dwóch potrzebnych, bo będzie tak. Mięso poporcjowane, każdy mi sobie nabierał to, które chce. Ziemniaki wystawiasz, każdy bierze sobie to. No w sumie tak, bo to będzie tak, jak tu byliśmy ostatnio, nie? Tak. Wszystko będzie tak podane. Surówki, tak samo. No tak masz naprawdę rację. To jest kwestia tylko tego, żeby przyjść wcześniej, przyjąć te pierwsze przystawki, rozstawić na stole rosół, przygotować makaron na stół. Mhm. Rozlać makaron do was. Wtedy każdy się już w sumie obsługuje sam. Chodzi o to, żeby zdjąć brudne naczynia, wrzucić do zmywarki. Nie wiem, czy ich jest, no nie wiem. No, też mi się wydaje. Tak, masz rację. No dobrze, że pomyślałaś o tym, bo to jedzenie jest podane tak, żeby sobie każdy dozował po swojemu. No tak, teraz ustaliliśmy, bo to bez sensu jest robienie sobie teraz, wiesz... Przenoszenia z jednego do drugiego. Talerzy, podkładania każdemu. Tak. To jest więcej, wiesz, tak to talerze stoją, każdy nakłada to, co ma ochotę zjeść. No właśnie, no i dobrze. No, masz rację. Kiciuś, nie dostaniesz. Zjadaj, Wadek, zjadaj, przyśpiesz, gościu. Machaj tym dziobem. Nie, no nie rób mu tak, Wadek, no nie drażnij go tak. Dawaj, do dzioba. Wstawiać wodę już? Muszę mamy zapytać. No. Teraz jak byliśmy w Jadle, no. Wprawdzie była inna okoliczność, ale tam były przystawki na stole? Coś tam chyba, no jakieś surówki takie były, nie? Dwa rodzaje surówek czy były. Czy przystawek nie było? Kurde, nie wiem, chyba nie. Zaraz mi się a i tak tego żarcia było za dużo, no. Tam przecież pamiętasz tam ile zostało? No tam to nieważne, bo inna okoliczność mówię, ale to jest jakoś przeliczone jedna przystawka na 6 osób, ale wzięłam 6 różnych przystawek chyba. Za dużo, nie? Wiesz, co mi najbardziej chodzi? Nie chcę z tym zostać, no. Pakować, chować. No właśnie, tak, bo to później trzeba coś z tym zrobić. Ale jestem pewna, że zjemy to pierwsze danie, każdy zje trochę tych przystawek. Jak jeszcze będą ciasta, to już będzie po ptokach. Wszyscy się rozejdą, a następne jedzenie będzie na grill i to wszystko zostanie na stole. Tak, zredukuj to, zdecydowanie. Pamiętaj, że jeszcze będziemy grilla robić. Tam będzie przyszykowane wszystko pod grilla. Jeszcze jeden kawałeczek kiełbaski? Ostatni? Kawałeczek kiełbaski jeszcze ostatni? No. No miałam nie jeść. Ja nie. Nie jestem w ogóle głodny teraz. To ja miałam mierzyć w tym tygodniu. Ty to akurat możesz żyć. Nie, bo właśnie mam się ładnie w sukience, wiesz, prezentować. Proszę, weź sobie. No dobra.